Książki to ich wielka pasja i praca, a efekt tej pracy przechodzi najśmielsze oczekiwania najbardziej wymagających bibliofilów. Od 30 lat w Koszalinie Urszula Kurtiak i Edward Lej prowadzą wydawnictwo artystyczne, które specjalizuje się w wydawaniu okazałych ksiąg. To prawdziwe dzieła sztuki. Z małego Koszalina prosto w ręce głów państw, papieży, królów i szejków. Książki wydawane przez panią Urszulę i pana Edwarda od ponad 30 lat po prostu zachwycają. Jest z nich serce, no i kreacja. Chcieliśmy, żeby były niezwykłe, żeby były takie, które chce się mieć, które chce się przekazać. Zaczęli w 1989 roku. Pierwsza wydana przez nich książka to Sztuka kochania. Później była poezja Haliny Poświatowskiej, nasączona ulubionym zapachem pisarki, konwaliami. A dalej m.in. trylogia Pan Tadeusz, Pismo Święte. Współpracowali też z prawdziwymi sławami. Mieliśmy to szczęście współwydać z panem Andrzejem Wajdą Wesele z jego ilustracjami. Zawsze komplementował nas za to wydanie. Dziś łączą tradycję z nowoczesnością, a najlepszym przykładem jest nietypowa książka Books and Gardens. Ich książki to prawdziwe dzieła sztuki, które są nagradzane i doceniane. Kiedy mieliśmy wystawę w Tajpej na Tajwanie, to też przychodziła artystka, przez kilka godzin oglądała właśnie Ogień Zielonych Księżyców Haliny Poświatowskiej i Królową Burz Wiosennych Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Dotykała te książki, przeglądała je, wąchała, dotykała do policzka, wyjmowała kopertki, po czym powiedziała tak: ja już tak dłużej żyć nie mogę. Od kiedy zobaczyła nasze książki, to musi zmienić swoje zdanie o sztuce. I nie trzeba być molem książkowym, by chcieć w tych książkach po prostu się zanurzyć. Kinga Lewandowska, WP News.